wlewam. Takie mleczko truskawkowe. Tak, już wrzuciłam sobie połowę banana, ale włożę jeszcze jednego. Muszę po prostu wypić jakiś właśnie koktajl szybko i musi być go troszeczkę więcej niż wczoraj. Tutaj mam banana z mlekiem truskawkowym. Teraz muszę tutaj dostać to awokado do środka. Jest dojrzałe, więc nie ma z tym żadnego problemu. Więc zaraz będziemy to wszystko miksować, to odkładam. I minutka i mamy zblendowane. Pachnie bosko. Przelewamy. Ok. Zobaczcie, idealnie, idealnie. Uwielbiam takie koktajle. Pycha. Dobrze kochani, ja już jestem po śniadaniu, tak jak widzieliście, obcięłam sobie również grzywkę, bo już naprawdę wchodziła mi w oczy i mnie denerwowała. Wczoraj też obcięłam grzywkę Ninusi, bo strasznie jej szybko włosy rosną i po prostu grzywkę muszę jej obcinać bardzo, bardzo często. Naprawdę bardzo szybko jej włoski rosną, tak jak widzieliście w którymś tam filmie właśnie było widać, ona ma bardzo długie włosy, praktycznie do połowy pleców już. Co chciałam powiedzieć, ja zrobiłam mnóstwo rzeczy, których Wam nie pokazywałam, takie wiecie, pierdoły, które trzeba codziennie zrobić, jeszcze czeka mnie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Pralka właśnie wyprała, więc zaraz muszę powiesić pranie, muszę odkurzyć, mam górę rzeczy do prasowania, więc muszę to wszystko ogarnąć i jak to wszystko ogarnę, to już na pewno będzie godzina zbliżająca się do czasu wyjścia po Michała. Więc ja się zabieram za to wszystko i odezwę się do Was później. Postaram się to szybko ogarnąć, żeby mieć to już z głowy. Okay, ja zbliżam się praktycznie już do końca mojego prasowania. Długo mi zajęło, bo naprawdę miałam mnóstwo rzeczy. Teraz muszę to wszystko poukładać do szafy i zaraz będę biegła po Michasia. Ja mam coś Wam do pokazania, ponieważ właśnie dotarło do nas łóżko, które zamówiliśmy dla dzieci, więc w końcu jest łóżko. Fakt, jest jeszcze w kartonach, już Wam je pokazuję. I dzisiaj będziemy je skręcać i składać. Zobaczcie, materace, zobaczcie jakie duże. Dwa materace, a tutaj jest jedna część. I tam są jeszcze kolejne dwie części, więc dzisiaj mamy piątek i dzisiaj będziemy się zajmować właśnie skręceniem łóżka. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że wszystkie śrubki są, wiecie, co się człowiek zawsze o wszystko martwi. Jeszcze dodatkowo na brzegach łóżka można było sobie wybrać obrazek, który się chce, więc u Michała na jego łóżku jest piłkarz, taki chłopczyk, który podrzuca piłkę, a na niższym łóżku, na Niny łóżku jest panda. Także i te rysunki są czarno-białe, na białym tle, wszystko ładnie pasuje. A więc dzisiaj czeka nas mnóstwo pracy znowu. Ja słuchajcie, powiem Wam, że jestem jakaś zmęczona. Nie wiem, po prostu nie mam dzisiaj weny na prasowanie, a musiałam się za to zabrać, słuchajcie, bo no, jutro pewnie dalej będziemy tutaj montować, więc no, musiałam to dzisiaj zrobić, a jak naprawdę nie mam weny na prasowanie, to to mi po prostu w ogóle nie idzie i mnie to wkurza i po prostu wiecie. Ale już jestem blisko końca, jak skończę, to zaraz będę biegła po Michasia. No i tak, słuchajcie, czas biegnie, po prostu przelatuje przez palce, minuta za minutą, po prostu wydaje się, że ma się mnóstwo czasu, tak naprawdę tego czasu jest na wszystko za mało, na wszystko za mało. Więc tak, ja się bardzo cieszę, że łóżko już w końcu dotarło, bo chyba we wczorajszym vlogu też Wam mówiłam, że powinno być wczoraj, ale dotarło do nas dzisiaj, więc taki dzisiaj będzie wieczór.
odezwę się do Was. Okej, tak będzie wyglądać łóżko. Tu jest. A to mnie teraz czeka. To jest tutaj po prostu magia. Ze śrubkami. O, tu mamy opisane wszystkie śrubki. Która do czego? I tutaj mamy opisane wszystkie elementy łóżka. Więc instrukcja to podstawa. Wszyscy zainteresowani, kot najbardziej, wejściem do takiego ogromnego kartonu. Miały być te listwy takie boczne chyba z otworami. Zaraz zobaczymy. Kocie, bo będziesz zgnieciony zaraz. Zobacz, Michał. Zobacz. Piękne. Będą tutaj po bokach, po jednej stronie i tutaj na dole. Ale sprzęt jest przygotowany do wkręcania śrubek. Wszystko działa, więc powinno być dobrze. Więc dobrze, na razie mamy tutaj tyle elementów. Szufladę na razie wynieśliśmy, żeby nam tutaj nie przeszkadzała, później się ją zamontuje. No i tak, tutaj mamy szczebelki, tutaj mamy, to są szczyty, lewy, prawy, górny i lewy, prawy, dolny. I na którymś, na dwóch z nich musi być piłkarz i panda, ale one są na razie tutaj zafoliowane, więc jak je wyjmiemy, to dopiero zobaczymy, czy nie zapomnieli o naszych wybranych motywach. Tu mamy zestaw uszczęśliwiający. Na pewno każdego faceta. Nineczka rysuje. Tutaj wynieśliśmy tą szufladę, żeby nam tam nie przeszkadzała. Michaś odkleja taśmę. Nineczka rysuje. Tak? Mogę sobie rysować. Pewnie, że może sobie rysować. Słoneczko. Dały mi patronik do rysowania. Jest piłkarz. Z piłką w korkach. To są góry. Łatwo rozpoznać po elemencie. Panda czy piłkarz? Mhm. To są górne elementy, bo na górnych elementach jest piłkarz, więc jakiś plus w montażu dla rozpoznania, które są które. Tak? A tutaj mamy pandusię. Pandusia jest dla Ninki. Taki wybraliśmy motyw, bo były pand, było chyba trzy wzory, nie? Albo dwa. A my wybraliśmy taką na drzewku. Śliczna. Opakowywanie łóżka trwa. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Elementy są piękne i rysunki, które wybraliśmy, też są bardzo, bardzo ładne. Już się robi. Kocie. Tam będziesz siedział teraz.
A ty chodź tu zobacz, co tu jest. Pomalutku. Daj mi ten długopisik. Zobacz, co tu jest, Nina. Bo ty jeszcze nie widziałaś. Zobacz, co tu jest. Pandulka. Tak? Pandulki nie będziemy rysować. Nie będziemy jej rysować długopisikiem. Nie. Gdzie jest Pandusia? Gdzie Pandusia? Tak? Taka jak twoja. Tu jest? A gdzie jest twoja? Są dwie teraz? Tak? No brawo. Ty będziesz statusiem montować? Tak? Mhm. Już troszeczkę mamy zmontowane. Mamy złożoną. Górę mamy złożoną z piłkarzem. Tak, tutaj jest większa ta barierka. Tutaj tutaj będzie po prostu drabinka do góry. I to jest właśnie, to jest Michasia. I zaraz jeszcze będą szczeberki tutaj rozłożone. A wtedy całą tą górę będziemy nakładać. Skręcanie było po prostu koszmarem.